Cześć, witam Was wszystkich. Jest to już trzeci odcinek z naszej serii rozmowy o tradingu i tym razem chciałbym, abyśmy sobie powiedzieli o tym, jakie złudzenia towarzyszą inwestorom, którzy spekulują na rynku, a także jak wygląda tak naprawdę sukcesywny trading. Wbrew pozorom jest to zupełnie coś innego niż wyobraża sobie wiele osób i o tym właśnie będziemy sobie chcieli powiedzieć w tym odcinku. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę na pewne ciekawe zjawisko. Chodzi o to, że od czasu do czasu na rozmaitych forach internetowych, na grupach dyskusyjnych, na różnych grupach facebookowych, od czasu do czasu następuje taki wysyp informacji dotyczących tradingu. Ludzie nagle chwalą się statementami, pokazują różne transakcje, pokazują swoje krzywe kapitału, inni patrzą na nich zazdrością, inni sobie myślą, ten to jest gość, tak, on przychodzi na rynek, bierze kasę do kieszeni, wypłaca i żyje jak pan. No i zobaczcie, że trwa to jakiś czas, później nagle następuje taka cisza, marazm, nie ma żadnych informacji, nie ma w zasadzie o czym dyskutować, nie ma o czym mówić, nic się takiego specjalnego nie dzieje, później ten czas upłynie i znowu nagle jest taki wysyp tych informacji i znowu ludzie pokazują swoje transakcje i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Ktoś jakby patrzył kto na to tak z zewnątrz, to nagle widzi, że ludzie pokazują te swoje transakcje wtedy, kiedy zarabiają, a kiedy nie zarabiają, to siedzą cicho. A później znowu zarabiają i znowu się chwalą tymi swoimi transakcjami. I to chciałbym Wam unaocznić, tak żebyście to mogli sobie przemyśleć, zwrócić na to uwagę, bo o tym sobie zaraz właśnie powiemy. Tutaj może jeszcze tak na chwilę zastanówmy się, czy to jest w ogóle coś złego, że akurat w ten sposób wszystko to się odbywa. No otóż nie, to są naturalne ludzkie emocje, tak, naturalne ludzkie zachowanie i każdy ma do tego prawo, każdy może przecież się pochwalić swoim tradingiem. Natomiast mi tutaj bardziej zależy na zrozumieniu tego procesu, to żebyśmy umieli sobie to w jakiś sposób przeanalizować, w jakiś sposób wyobrazić i mieć nawet szacunek, tak, do tych wszystkich ludzi, którzy jakby są bardziej aktywni właśnie w tym momencie, kiedy zarabiają, natomiast kiedy doświadczają jakiegoś bólu, jakichś porażek, to starają się to ukrywać. To jest naprawdę całkowicie normalne i całkowicie zrozumiałe, natomiast my wiedząc o tym, tak, będziemy mogli w jakiś taki bardziej wyrozumiały sposób do tego wszystkiego podejść. Wyobraźcie sobie teraz, że jest to w głównej mierze związane z tym, co się dzieje na rynku. Jak wiecie, wszyscy obserwujemy rynek, wszyscy staramy się grać na nim i na rynku są takie okresy, że rynek daje zarobić, natomiast później jest taka przerwa i ten rynek jest w takiej stagnacji, i nie ma ani takich ruchów wyraźnych i w zasadzie wszystkie strategie wówczas tracą, ale od czasu do czasu właśnie zdarza się taki moment, że ten rynek nagle ruszy tak jak pociąg i zabiera wszystkie transakcje ze sobą i wierzcie mi lub nie, ale jest to taka chwila, kiedy większość transakcji zaczyna działać. Jeżeli ktoś nie zrobi czegoś głupiego tak naprawdę, to wtedy czy wchodziłby na wsparcia i opory, czy by otwierał transakcje na Bollinger Bands, czy by grał jakąś inną strategią, w tych momentach właśnie większość strategii zaczyna funkcjonować i zaczyna działać, ale niestety nie działa to przez cały okres, natomiast do pewnego momentu i później znowu następuje taki marazm, nic się nie dzieje, te strategie zaczynają tracić i traderzy również zaczynają tracić. I w tych momentach właśnie wszyscy siedzą cicho, większość ludzi bankrutuje, zaczynają się ciche dramaty, niektórzy tracą całe swoje depozyty itd., itd. Natomiast te osoby, które przetrwały ten okres, później znowu załapią się na kolejną falę, to znowu chwalą się tym na stronach internetowych, chwalą się tym na Facebooku i pokazują, ile to one nie zarobiły. Zobaczcie jeszcze inną stronę tego medalu. Mianowicie związane jest to także z naszymi emocjami.
Kiedy tracimy na rynku, to zazwyczaj jesteśmy bardzo smutni, rozczarowani tym. Natomiast kiedy zarabiamy, jesteśmy pełni euforii, jesteśmy zadowoleni i tak naprawdę te skrajne emocje, one nas w pewien sposób gubią. To jest takie pierwsze złudzenie, bo zwróćmy uwagę na coś takiego, że w rzeczywistości rynki tak działają, że w pewnym momencie one są w takiej konsolidacji, a w innym momencie one są w trendzie. I teraz w przypadku takim, jeżeli my na przykład zarabiamy, tak, to nam się wydaje w tym momencie, że już będziemy zarabiać cały czas, tak, że my jesteśmy na przykład super traderami, tak, że w końcu żeśmy zrozumieli, jak funkcjonują rynki, no bo przecież one reagują na to, co żeśmy zrobili. Natomiast my nie widzimy tego, że tak naprawdę rynek jest na przykład w danej chwili w hossie i w tym momencie na tej fali tej hossy wszyscy tak naprawdę zarabiają, tak? Tak kolokwialnie mówiąc, a może nawet troszeczkę tak to uproszczę, tak? Jeżeli małpa by wiedziała, jak grać na rynku, pewnie by otwierała transakcje w dowolnym miejscu, ale jeżeli jest trend, to również i ona by zarabiała, tak? Ponieważ w tym momencie jest jedna fala, która unosi wszystkie łódki, tak? Musimy to zrozumieć, że bez znaczenia na to, jaką byśmy strategią wówczas nie grali, jeżeli jest to strategia trendowa, to niestety w konsekwencji ona będzie zarabiała, tak? Jeżeli jest odpowiednia fala na rynku. Natomiast jeżeli ta fala się skończy, tak, to wówczas te strategie zaczną tracić. Wszyscy traderzy wówczas zaczną tracić, tak? I teraz, jeżeli mieliśmy taki syndrom, tak, dobrego tradera, taki niemalże syndrom Boga i chcieliśmy tutaj otwierać dalej transakcje, trudno nam się psychologicznie pogodzić z faktem tym, że nagle zaczynamy tracić, tak? I w tym momencie zazwyczaj zaczynamy lewarować po to, żeby odrobić te straty. No i przeważnie raz się uda, drugi raz się uda, ale niestety później za trzecim razem się nie uda, za czwartym razem się nie uda, a za piątym razem stawiamy wszystko w bank i tracimy maksymalnie całkowicie depozyt. I tutaj dochodzimy do takiej ważnej sprawy, bo to nie jest tak, że na rynku cały czas tracimy albo na rynku cały czas zarabiamy. Nie, absolutnie nie. To jest takie pierwsze złudzenie, jakiemu ulegają traderzy. Otóż wygląda to w taki sposób, że tak naprawdę to kręcimy się wokół zera. Gramy, otwieramy transakcje i tak raz zarobimy, raz stracimy, raz zarobimy, raz stracimy. Często jest tak, że stracimy kilka razy, może nawet kilkanaście razy, później znowu kilka razy zarobimy, odrabiamy te straty. Tak naprawdę to jest właśnie ten taki marazm, tak, że na rynku nic się nie dzieje, również my nie odnosimy z tego jakichś tam specjalnych korzyści. A później po jakimś czasie nagle następuje jakaś taka eksplozja, tak, że nagle wszystkie nasze transakcje zarabiają, nagle wszystko zaczyna się układać i to jest właśnie takie boom, na który czekamy, to jest taki pociąg, który nagle odjeżdża, startuje jak rakieta i w tym momencie przeskakujemy jakby na jakiś wyższy poziom inwestycji i temu też nie powinniśmy ulegać, bo to też jest złudzenie, ponieważ to nie trwa wiecznie, tak? Trwa do jakiegoś okresu i później w tym momencie, jeżeli to się skończy, później znowu następuje ten marazm, tak? Czyli znowu nie zarabiamy, znowu kręcimy się w kółko i często to trwa naprawdę bardzo długo. I jeżeli wytrwamy ten okres, to po jakimś czasie znowu nastąpi kolejny boom, znowu rakieta wystrzeli i znowu przeskoczymy na kolejny wyższy poziom inwestycji, tak? I nasz rachunek rośnie. I właśnie w ten sposób wygląda sukcesywny trading. Także to nie jest tak, jak pokazują na forach internetowych, że cały czas ludzie zarabiają, tak? To są jakieś takie wycinki, tak? Z tego jakiegoś tam okresu, kiedy na rynku właśnie były takie warunki, było takie środowisko, że była fala i te wszystkie strategie zarabiały. Natomiast już nikt nie pokazuje tego, kiedy tak naprawdę ta strategia zaczęła tracić, miała jakieś obsunięcia kapitału.
nie obserwujemy właśnie tego typu, tego rodzaju sytuacji. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Chciałbym, żebyście właśnie śledzili różne equity, które są pokazywane na forach internetowych właśnie pod tym kątem, żeby to equity uwzględniało nie tylko jakiś pojedynczy okres, kiedy była fala na rynku, natomiast uwzględniało na przykład okresy, kiedy ta strategia sobie gorzej radziła, kiedy przynosiła straty. Jeżeli ona tak naprawdę przeżyła kilka takich fal, kilka takich strat, kilka drawdownów, wówczas wtedy możemy myśleć, że ona jest w jakiś sposób odporna, jakaś uniwersalna i naprawdę sukcesywnie zarabia. Tutaj pojawia się takie pytanie, czy możemy sobie w jakiś sposób z tym wszystkim poradzić, w jakiś sposób znieść te okresy, kiedy nie zarabiamy, w jakiś sposób stonować te okresy, kiedy zarabiamy, tak żebyśmy nie mogli ulegać tym skrajnym emocjom, tak, z jednej strony smutkowi, a z drugiej strony wyolbrzymionej euforii. Oczywiście możemy to zrobić. Przede wszystkim pierwszym krokiem, jaki możemy tu uczynić, to nie skupiać się na pojedynczym zagraniu, ponieważ trader, który właśnie skupia się na jednej, jedynej transakcji, tak, mówi się, że to jest taka wychuchana jego transakcja, on wkłada w to bardzo dużo emocji, tak, strasznie się w to angażuje i wówczas taka transakcja jest dla niego być albo nie być na rynku i to właśnie potęguje strasznie emocje. Jeżeli natomiast skupimy się na dłuższej serii transakcji, na przykład na 100 transakcjach, wtedy takie emocje stają się bardziej wypłaszczone, ponieważ pojedyncza transakcja nie ma dla nas takiego wielkiego znaczenia, a w tym przypadku liczy się suma zysków i strat właśnie z całej tej serii 100 transakcji i tak naprawdę do takiego rozliczenia jakby strategii dochodzi właśnie po upływie tego okresu. Jeżeli wykonamy całe te 100 transakcji, wówczas możemy stwierdzić, czy żeśmy zarobili, czy żeśmy stracili, czy dana nasza strategia ma jakiś sens bytu. Ewentualnie możemy się odnieść właśnie w ten sposób, że w skali 100 transakcji zarobiliśmy tyle i tyle procent lub żeśmy właśnie stracili tyle i tyle procent. Jest jeszcze inne złudzenie, mianowicie chodzi mi o taką sytuację, kiedy ktoś, kto kilkukrotnie straci na rynku, wpadnie na taki pomysł, że być może jest zmęczony, jego umysł nie funkcjonuje poprawnie i powinien sobie zrobić przerwę i później znowu wrócić do gry z odświeżonym umysłem i wtedy jego transakcje będą się kończyły wszystkie sukcesem. No otóż nie, no tu jest kolejny problem, ponieważ to tak nie działa. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto nagle ma na przykład 10 transakcji stratnych z rzędu i on rezygnuje w tym momencie z tradingu, tak? Pomyśli sobie, że on odczeka sobie, nie wiem, kilka dni i później z powrotem wróci na rynek. Natomiast w tym okresie, kiedy on sobie zrobił przerwę, rynek nagle wystrzelił, tak? I był ten moment, to wielki boom, kiedy wszyscy zarabiali, natomiast on sobie zrobił przerwę i później po tym to boom się kończy, on wraca na rynek i znowu zaczyna tracić, tak? I znowu sobie myśli, że być może powinien zrobić sobie kolejną przerwę i w tym momencie znowu, jak on sobie robi przerwę, pociąg odjeżdża, tak, bez niego już w tym momencie wszyscy inni zarabiają, natomiast on nie zarabia i wraca ponownie na rynek, kiedy ten pociąg już jakby zwolnił, zatrzymał się na jakiejś stacji, tak, i na rynku następuje marazm. A on wtedy zaczyna swój trading i ponownie notorycznie traci. Czy o to nam chodzi? No nie. I właśnie wyjaśnimy sobie, jak to tak naprawdę wygląda. A zatem, przede wszystkim, jeżeli chcesz zarabiać, to musisz uczestniczyć cały czas w rynku. To nie może być tak, że ty sobie robisz jakieś przerwy, tak, kiedy tam się zmęczysz i tak dalej, kiedy się źle czujesz, kiedy masz jakieś tam, nie wiem, inne sprawy i tak dalej. Nasz trading należy traktować jako pracę. Możesz go traktować jako part-time, a możesz go traktować jako full-time. Jeżeli go traktujesz jako full-time, no to niestety są pewne zobowiązania,
które musisz spełniać. Jeżeli traktujesz jako part-time, co polecam wszystkim, można go wówczas traktować dodatkowo, tak, i w pewnych momentach tylko jakby do niego dochodzić. Natomiast nie wyklucza to tego, że żebyśmy rezygnowali z rynku. No właśnie, że nie, na rynku musimy być cały czas i musimy jakby oczekiwać na to, aż pociąg odjedzie. Przypomina to troszeczkę tak, jakbyśmy byli na morzu, tak, i na łódce, kiedy jest taka cisza, nie ma wiatru, nie ma nic i czekamy, aż przyjdzie ten wiatr, który dmuchnie w nasze żagle, tak, i wtedy będziemy mogli popłynąć. Zazwyczaj w tym momencie oczekiwania będziemy tonąć, będziemy musieli tą wodę jakby wypompowywać, tak, żeby się utrzymać w jakiś sposób na powierzchni. Dokładnie w ten sposób postępuje trader i on przez pewien okres musi jakby przeczekać, tak, i jego transakcje w pewnym sensie będą raz zarabiały, raz będą traciły, raz będą zarabiały, raz będą traciły. Czasami będzie tak, że będzie to jakaś seria strat, ale chodzi o to, żeby taki trader mógł być w tym momencie na rynku, mógł być i czekać na ten podmuch wiatru. I sztuka właśnie polega na tym, abyśmy mogli przetrwać ten najtrudniejszy okres. I jeżeli my go przetrwamy, to wcześniej czy później, i to jest, możemy być tego pewni na 100%, że przyjdzie ten wiatr, domuchnie w nasze żagle i w tym momencie zaczniemy zarabiać. I odrobimy nie tylko nasze straty, ale również wielokrotnie zarobimy na tym. No ale dobra, tutaj przychodzi takie może na myśl pytanie, jak możemy przetrwać taki okres? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie lewaruj. Przede wszystkim nie lewaruj. Bądź na rynku przez cały czas, bądź małymi pozycjami. Możesz zdywersyfikować swoje ryzyko, możesz rozproszyć to ryzyko na wiele par walutowych, ale bądź na tym rynku, tak? Cały czas bądź na tym rynku i czekaj, aż ten wiatr przyjdzie, aż dmuchnie w twoje żagle. A jeżeli wdmuchnie w twoje żagle, to wówczas zobaczysz, że zarobisz naprawdę dużo więcej niż mógłbyś się spodziewać. Natomiast warunek jest taki, że na tym rynku być trzeba, tak? Jeżeli ktoś na przykład poczuje się taki hero, tak kolokwialnie mówiąc, no to i zacznie lewarować, czasami faktycznie zdarzy się tak, że w momencie, kiedy podniesiemy nasz wolumen transakcji, przyjdzie, akurat w tym momencie przyjdzie ten wiatr, tak? I sprawi, i to będzie kolejne złudzenie, ponieważ to nam pokaże, że żeśmy naprawdę dużo zarobili i że my naprawdę jesteśmy bardzo dobrymi traderami, tak? Natomiast tu nie chodzi o to, czy ty jesteś dobrym traderem, czy złym traderem, bo tak naprawdę to rynek daje ci zarobić, natomiast nie od ciebie to zależy, tak? I od ciebie może zależeć tyle, że byś był na tym rynku, żebyś utrzymywał odpowiedni wolumen, abyś utrzymywał odpowiednią geometrię rachunku, tak, abyś mógł przetrwać właśnie ten okres marazmu. Jeżeli ty przetrwasz ten okres marazmu, to nagle rynek wystrzeli jak rakieta i pociągnie twój rachunek do góry. I później znowu wpadnie w ten okres marazmu i później kolejny okres musisz przetrwać i znowu rynek wystrzeli jak rakieta i znowu pociągnie twój rachunek do góry. I właśnie to jest to, co chcę, abyś zrozumiał, że właśnie w ten sposób odbywa się trading. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że w momencie, kiedy przyjdzie wiatr, ktoś zacznie lewarować i naprawdę zarobi na tym dużo pieniędzy. On pochwali się tym na jakimś forum internetowym, na jakiejś grupie facebookowej. Wszyscy będą mu klaskać, tak? I on sobie jakby zbuduje pewien poziom zaufania, stanie się być może guru nawet jakiejś grupy internetowej, ale to nie o to chodzi, to nie jest sukcesywny trading. W krótkim okresie czasu tak, rzeczywiście zgadza się, można zarobić dużo pieniędzy, jeżeli oprzemy to naprawdę na kilkunastu, kilkudziesięciu może nawet transakcjach, bo czasami nawet tak bywa, wówczas jeżeli wykorzystamy lewarowanie, faktycznie możemy zarobić.
Natomiast po tym okresie no, zawsze jest tak, że nastąpi spadek kapitału. Jest takie powiedzenie, a w zasadzie jest nawet taka opowieść, że jest 7 lat chudych i jest 7 lat tłustych, tak? I teraz mądry jest ten, kto, jeżeli jest tych 7 lat tłustych, wykorzysta te nadwyżki po to, żeby zbalansować te 7 lat chudych, a mimo wszystko nasz kapitał powinien piąć się do góry. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie zaczynamy rozumieć, dlaczego kapitał należy chronić, dlaczego nie należy wystawiać go na zbyt duże ryzyko. No, dokładnie chodzi o to, abyśmy mogli właśnie przetrwać ten trudny okres, po to, abyśmy mogli w jakiś sposób utrzymać te nasze straty na jakimś poziomie akceptowalnym, a później, jeżeli właśnie przyjdzie ta fala, tak, która uniesie nasze rachunki do góry, to żebyśmy relatywnie do tego zarobili. Na naszej grupie staramy się to uzyskać za pomocą odpowiednich obliczeń, za pomocą tak zwanej geometrii rachunku, ale również dobry jest każdy inny money management, taki, który w jakiś sposób nas zabezpiecza właśnie przed nadmierną stratą i nadmiernym wyzerowaniem rachunku. Dlatego tego trzeba się trzymać i z tego naprawdę nie wolno w żaden sposób rezygnować ani pozwolić sobie, abyśmy w jakiś tam sposób czy w pewnym momencie zapomnieli o tym i zaczęli lewarować, także po dwóch czy trzech transakcjach no, nasz rachunek zbankrutuje. A zatem mam nadzieję, że te wyjaśnienia, choć może nie są w jakiś tam sposób przedstawione idealnie, pozwolą Ci zrozumieć niektóre istotne kwestie dotyczące tradingu i tego, jak on wygląda. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię na naszą stronę internetową, zapraszam Cię na nasze forum lub naszą grupę facebookową. Tam możesz znaleźć ze mną kontakt, możesz znaleźć kontakt również z innymi osobami, które stosują geometrię rachunku i dowiedzieć się znacznie więcej. A zatem cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.